Dzień dobry. Witamy Państwa podczas ćwiczenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Znajdujemy się w miejscu batalionowego zgrupowania taktycznego. Wojsko Polskie intensywnie się szkoli, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie, gotowość bojową. Ćwiczenie, które właśnie ma miejsce tu w Białej Podlaskiej, to ćwiczenie dotyczące szybkiej, w krótkim czasie przeprowadzonej dyslokacji z żołnierzy z 10. Brygady Pancernej, a więc żołnierzy na co dzień stacjonujących w województwie dolnośląskim, tu do województwa lubelskiego, do Białej Podlaskiej, tu do bazy, która powstała przecież tak niedawno. Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej. Na co dzień ćwiczą tu w tej bazie żołnierze z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Teraz przez ostatnie dni ćwiczyli razem z żołnierzami z 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Ćwiczyli dlatego, że interoperacyjność żołnierzy Wojska Polskiego jest kluczowa dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mogę powiedzieć wprost, że po złożonych meldunkach przez dowódców, przez generała Kowalika, przez generała Jabłońskiego jako inspektora wojsk, mogę powiedzieć, że zadania zostały wykonane, że przerzut w bardzo krótkim czasie zakończył się sukcesem. To 11 kolumn, dzięki którym przerzucono również najcięższy sprzęt, jakim dysponuje Wojsko Polskie, a więc czołgi Leopard. Pokonały te kolumny 770 km. Czas pokonania tej odległości, tego dystansu był satysfakcjonujący. Chcę podkreślić, że na co dzień żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej dziś pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej, w ten sposób wspierając Polską Straż Graniczną. Chciałbym podkreślić, że 8,5 tysiąca żołnierzy ze wszystkich jednostek Wojska Polskiego pełni swoją służbę na granicy. 1,5 tysiąca jest w gotowości, żeby wesprzeć żołnierzy. Prawie 400 posterunków jest rozstawionych wzdłuż granicy, również 169 km tymczasowego ogrodzenia zostało postawione przez Wojsko Polskie. Już niebawem żołnierze z 11. Dywizji zastąpią w części, to jest zaplanowane, żołnierzy z 16. Dywizji właśnie w służbie polegającej na wsparciu Straży Granicznej, na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo na naszej wschodniej granicy, żeby dać odpór atakowi hybrydowemu, z jakim mamy do czynienia ze strony reżimu białoruskiego, który wykorzystuje również kryminalistów, bo tak trzeba nazwać ludzi, którzy zajmują się handlem ludźmi, bo przecież mamy do czynienia z takim oto właśnie procederem.